Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj 1 maja. Zobaczcie, ile nas tutaj wszystkich jest. Dzisiaj jest spotkanie w Trzebini, czyli mamy w zasadzie poniedziałek klasycznie. O, jest i znowu pan Ryszard, pozdrawiamy wszystkich widzów. Tak jest, to jest mój Fiat, ale po kolei postaram się wam wszystkim pokazać, jak to wygląda. Mercedesy na początek. Bardzo ładne egzemplarze. Mamy Mini Cooperka. Saab. Jest Imparkas. Tu jakiś wypadek się stał. Żartuję. Zobaczcie, jaka... Taka manufaktura. Coś fajnego. Cikuś. Fiat, który ostatnio też był w Zabrzu. Z WPT. Mamy Punto w kabriolecie, Polo Nescaro, Volkswagen Golf 2, Passat Kombi, jeszcze przedstawiciel wozu strzelackiego. No oczywiście duża atrakcja jest dzisiaj, jeśli chodzi o dla dzieci. I tak, Cinkuś, duży Fiat, Saab, bardzo ładny model. Ten duży Fiat jest też w bardzo ładnym stanie, też na czarnych numerach, brązowy środek. Nysa. Jest Nysa w kombi. Trabant. Patrzcie, jaka Wołga z zielonkiem. Kolor zielony metalik. Nie wiem, czy takie były oryginały, ale... Strefa Mercedesów. Dobra, przejdę wam tą rajką. Czyli widzicie mojego Fiata, tu od kolegi drugi Fiat, maluszki. Mamy i gazika, tak zwanego, Ładza. No i są tyski, ruch klasyków. Pozdrawiamy widzów, pozdrawiamy. 13. To już mama osiąga. Tyski, ruch klasyków również, wczorajszy, tak? Mamy specjalną wiadomość od tyskich klasyków. 13 maja zapraszamy na grilla z kostkiem. Z kostkiem. Informacji dzisiaj na naszym profilu. O, a my zapraszamy poszło. 14 na rozpoczęcie gliwickich klasyków. O, jeszcze tak lepiej. Wytrzeźwieją ci, którzy będą to jeszcze... To kwestia, kto będzie polewał. Poszło zaproszenie. Właśnie tam strefę z tyłu wam jeszcze fajnie pokażę. Zaproszenie już mamy wszyscy, także kto chętny, zapraszamy, wbijamy na gliwice i na grilla. Zobaczcie, jaki Mercedesik sobie ładny. Jest i Volkswagenek Westfalia, też fajna. Fiat Barchetta, też ładny. Strefa Amerykańców. Buick, przepraszam. O, kolega był wczoraj też na parku Słupnia. Brakło miejsca, a tak to mówisz, że byłoby 400. Oczywiście w ofercie widzicie, mam tablice amerykańskie, jakieś naklejki. Przejdziemy na tą drugą strefę wam pokazać. Strefa mnóstwo maluszków, patrz, do koloru, do wyboru. Standardzik, 600, maluchrzek, 650, o proszę. Tu troszkę maluch stuningowany. Tu już zestawik, maluch z przyczepką też. Maluch gdzieś z lat tak 82-83. Jeszcze wąskie zloty z tyłu są. Przejdźmy jeszcze bardziej do centrum. Bo jak widzicie, dzisiaj tego jest. Ponad 230 pojazdów miało zgłoszenie, więc postaram wam wszystkich się pokazać. Zaraz tam podejdę, żebyście to widzieli, jak to wygląda. Ja
Wracamy do centrum, jak widzicie. Mamy tutaj Fiata milicję, stałą ekipę. Jest i kontrola drogowa. Fiat tutaj z Sosnowca, też ME. O, coś dla sympatyków Skody. To jest Skoda Forman w kombi. BMW 5. I są jurajskie klasyki. Dzisiaj również. Może przejdziemy tą alejką, uda się. Klimat, kto pamięta? Wigry 3. Skodzina BMW Porsche. No i patrzcie, jaki rodzynek. Warszawa 223. Już biegi u góry, tak, trzybiegowa. Ładna, niebieska z białym. Tu jest Łada od kolegi z jurajskich klasyków. Mamy strefę amerykańską. Radiowóz Polonez Caro, tak zwany minus, czyli nie plus, tylko minus, bo jeszcze na sztywnym podszybiu. Skoda 120. No i patrzymy dalej. 500, Fiat 500, Mercedesik, Toyota Corolla, jest i Opel Manta. O, to będzie z drugiej strony podejść. Na Westfalii zabudowie, ładny, też Buick. Citroen, też ładny DS-ik. Tu od kolegi Sławka, Westfalia. Tam jeszcze mamy następną. Jest garbusek. O, zobaczcie, jeszcze jest Volga. Też ładna. Strefa jednośladów. Przejdziemy tam może po kolei. Jeszcze wam tutaj pokażę przy wjeździe, jakie mamy. Dwa garbuski. MZ-ki 250. No proszę, jakie ładne stanie. Jeszcze jest Tropik z przyczepą, to jest bardzo ładna. A tu z tyłu mamy Trabanta. Mercedes 190. Skoda też bardzo ładna. Maluszek. Sierra jest 2-3 diesel. Dalej strefa motocykli. Simpson Avo, Weska. Junak M10. Osa. Druga osa, bardzo ładne obydwie. Chłopaki z karabinami. Kolejny Junak M10, drugi Junak M10. Te motocykle widzę współczesne, ale widzę motorynkę, podejdę do niej. No, proszę, rower od Sławka, Wigry i motorynka. Przejdziemy do tamtych samochodów. Cinquecento 700. No, jest Królowa Szos, tak ją kiedyś nazywali. To jest syrena, w bardzo ładnym stanie. Jedna, druga syrenka również. I trzecia. Bardzo ładne, w pięknym stanie utrzymane. Mamy tutaj Opla, przedstawiciela. Mercedesik. Dwudziwowe coupe, czterodźwiowy. Również dwudźwiowy. Jest i Lancia, która wczoraj była też chyba
parku Słupnia. No i duży Fiat, też ładny. Na luskach, tak. Mamy garbuska. Jeden, drugi garbusek. Fiat też, bardzo fajny, malutki. Dowczapczak. Lexus. Zobaczcie, pomysł na Nyskę. Można? Można. Jest i Mercedes, przedstawiciel Stanów. Następny na włoskiej listwie, czyli 123. Warburg, silnikiem już Volkswagena. Volkswagen Golf 2. I Mitsubishi Eclipse. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Też bardzo ładny. BMW. Trójeczka, też bardzo ładna. Jedzie Golf 2. I tu jeszcze wam pokażę, no, Mercedesik, też ładny. Także dzieje się. Pozdrawiam wszystkie osoby subskrybujące kanał. Zobaczcie, jakie są fajne klasyki. Mamy też zaproszenie, jak żeście widzieli wcześniej. Jeszcze tą rajką mam przejdę, żebyście zobaczyli. Patrzcie, że mamy Warburga starego. Też bardzo ładny stanie. Fiat Special. Tak. Audi. BMW 5. BMW serii 7. Mercedes piękny, duży, ładny, komfortowy. Wóz dwudrzwiowy, coupé. Duży Fiat. Nie mogło zabrać 1300. Garbusek. I Mercedes W123. Pozdrawiam wam serdecznie. Do następnych spotów. Widzicie rajskie klasyki. Tam mamy serię, że tak, strefę od dyskich ruchu klasycznego. Ale grupujemy się wszyscy. Dzisiaj w Trzebini. Także pozdrawiamy was. A do usłyszenia, do zobaczenia. Zachęcam do lajkowania kanału, do subskrypcji również. Do zobaczenia. Pozdrawiam.